Dzień dobry, tu Opolski Bank Talentów. Ja się nazywam Agata Szymczewska, a ze mną na scenie Michał Nikrut, który na dzisiejszą lekcję przygotował siódmą fantazję Telemana. Zapraszamy do wykonania. Thank you.
super. Brawo, bardzo dobrze. Wiesz co, po pierwsze, chcę ci bardzo pogratulować, ponieważ pracowaliśmy troszeczkę, prawda, nad tą fantazją w dniu wczorajszym i to w dodatku wieczorem. I w mojej ocenie bardzo dużo się zmieniło od tamtej pory. To było raptem kilkanaście godzin temu, prawda? Mhm. Gdzie jeszcze większość tego czasu pewnie spędziłeś na spaniu, bo to było bo to przez noc. Ale być może zastanawiałeś się trochę na temat tej fantazji, bo dużo na ten temat wczoraj rozmawialiśmy, o charakterze, o właśnie w ogóle samym podejściu do wykonania i mam wrażenie, że dzisiaj to naprawdę przepięknie wyszło i bardzo dobrze zafunkcjonowało, także gratuluję. Dziękuję. Ci. Ekstra. Super. Bardzo, bardzo się cieszę. A jak w ogóle, jakie miałeś dzisiaj właśnie wrażenia z tego konkretnego wykonania? Na ile udało ci się zagrać tak, jakbyś chciał? Tak, jak mam teraz, w takim czasie, jak mam teraz czytane i na to, jak chciałbym to dzisiaj wykonać, no to tak na 70% wyszło. Super, super. Czyli jakby ogólnie rzecz biorąc, dobrze to oceniasz, natomiast jakby no jeszcze jest troszeczkę tej przestrzeni, żeby to się poprawiło. Super, świetnie. Wiesz, tak sobie myślę, bo dużo jest oczywiście takich elementów, o których moglibyśmy dalej rozmawiać i sobie tutaj dyskutować, ale no na pewno nie zdążymy wszystkiego, więc żeby jakoś tak sobie to trochę usystematyzować, to mam taką propozycję, że może niech każdy z nas wybierze jakieś trzy takie elementy, jakieś kwestie takie właśnie do przedyskutowania, ewentualnie do poprawienia, do poćwiczenia. Mogę być pierwsza? Dobra, to ja ze swojej strony mam takie trzy rzeczy, o których chciałabym po prostu z tobą porozmawiać, a później ja z kolei ty możesz mnie o, powiedzmy, no dwie, trzy, zobaczymy ile jak tam nam z czasem wypadnie, tak żebym też mogła odpowiedzieć na jakieś twoje pytania czy wątpliwości, dobra? Pierwszą rzeczą, którą w ogóle bym chciała dotknąć, to jest ta nieszczęsna pryma na końcu pierwszej części, ponieważ nam wczoraj zupełnie nie starczyło na to czasu, ale się zastanawiałam, na ile to był wczoraj przypadek, ale teraz widzę, że to nie był przypadek. Wiesz w ogóle, gdzie ona jest? Czy to jest ciągłe szukanie igły w stogu siana? Wiem jakby, ale... No to co, bo tak, ty masz dość długie palce, ty masz też fajną, elastyczną rękę, taką bardzo rozłożystą, więc z punktu widzenia takiej fizjonomii, jakby ja nie widzę najmniejszego, bo już co innego, na przykład jak ktoś ma takie mało elastyczne ręce, czy krótkie palce, to wtedy jest taka pryma jest naprawdę problematyczna. Mhm. Dla ciebie nie powinna być, więc stąd moje pytanie właśnie, dlaczego ona ci ucieka ciągle spod tych palców? No jeszcze nie wiem do końca, gdzie jest ten czwarty. Tak. Dobra, to spróbujmy w ten sposób. Czy z założenia łapiesz tą prymę jakby stawiając pierwszy palec i wyciągając czwarty, czy jednak stawiając czwarty palec i później wyciągając pierwszy? Bo to są takie dwa, powiedzmy, podstawowe sposoby, które w jakikolwiek sposób no, mogą nam przybliżyć skuteczność. Czy no tu łapałem tak, że najpierw pierwszy, potem czwarty. Najpierw pierwszy, a później czwarty. Ale raczej powinienem najpierw czwartym poszukać, a potem pierwszy. A skąd wiesz, że powinieneś? No bo bardziej pierwszy jest wiadomo, bo przy proszku jest bardziej. No jest przy proszku, tak. A czwartego lepiej poszukać, tak najpierw. Dobra, spójrzmy sobie w nuty. Mamy poprzedzającą nutę mamy takie... Jest tryl na kwincie, nie? Dobra, i teraz jeżeli miałbyś mi to wytłumaczyć, teraz co powinnam zrobić właśnie? Czy najpierw pierwszy palec, później czwarty postawić, czy tak patrząc na moje palce, jak, co byś mi zaproponował? No, żeby pani najpierw czwarty. Czwarty, nie? No. Tylko, że teoretycznie ja mam za krótki palec, więc musiałbyś mi jeszcze zaproponować, żebym jednak przesunęła troszeczkę rękę do drugiej pozycji i dopiero pierwszy palec... tu wyciągnęła, nie? No bo to jest jakby moja ręka, moje palce, u ciebie może być zupełnie inaczej. Natomiast sobie teraz zobaczmy, jak to u ciebie będzie, tak? Zwróć uwagę, czy na pewno będziesz musiał ruszać rękę do drugiej pozycji, czy przypadkiem mógłbyś może zostać w pierwszej pozycji? Tak, na razie tylko ten czwarty. Pierwszy jeszcze mnie nie interesuje. Szukamy na razie...
tego tego S-a, żeby on był pewny, stabilny, żeby dobrze się na nim oprzeć. Tak, że... jeszcze z tym trylem. Nie widzę, nie, żebyś musiał rękę przesuwać. Sięgasz, nie? Czwartym palcem. Czujesz, na ile musisz go wyciągnąć? Jakby, bo to wiesz, wszystko trochę bazuje na odczuciach. Tu ja ci znowu w centymetrach nie jestem w stanie tego wymierzyć. Czy możemy, ale nie wiem, czy ktoś ma tu centymetr albo linijkę, nie? No muszę tak maksymalnie. Tak maksymalnie, właśnie. Bo fajnie też, jakbyś swoimi słowami to mógł opisać właśnie, czy maksymalnie, czy trochę, czy na przykład na 80% to wyciągnięcie, czy raczej tak na 95% zasięgu palca, nie? Spróbuj sobie zagrać kilka razy, bo teraz co bardzo by mi, na czym by mi bardzo zależało, to żeby uzyskać powtarzalność, nie? Czyli żebyś ileś razy to powtórzył i za każdym razem, żeby było dobrze. Minimalnie wyżej? Minimalnie. Tak jest. Tak, jeszcze zapanuj nad dźwiękiem. To naprawdę, żeby była dobra jakość dźwięku. Tak jest. Jeszcze ze 2-3 razy. Teraz minimalnie za wysoko poszedł. O. Super. Dobra, teraz spróbujemy namierzyć pierwszy palec, tak? Jak już czwarty stoi. Teraz uwaga, jeżeli go naprawdę postawisz na samym proszku, tam jest, pamiętaj, że jeszcze jest przestrzeń na ćwierć ton. Tak? Czyli jak zaczynamy... Słyszysz, nie? Że tam jakby między D a S tam jeszcze się czai łatwy do wychwycenia ćwierć ton. Więc uwaga, żeby nie postawić za nisko tego pierwszego palca, no bo wtedy nam niestety diabli wezmą całą tą prymę, nie? Próbujesz? Tak, ale najpierw czwarty palec, bo teraz jakby poszedłeś znowu w stary nawyk, nie, że pierwszy i później czwarty chciałeś wyciągnąć. Trzymajmy się teraz tego nowego systemu. Tak, i teraz pytanie ze 100 punktów. Który palec do którego będziesz dostrajał? Czy czwarty do pierwszego, czy pierwszy do czwartego? No, chyba pierwszy. No, zdecydowanie pierwszy, tak? Skoro jakby liczymy na to i pracujemy na to, żeby zautomatyzować ten ruch. Żeby czwarty palec nam na pewniaka tutaj za każdym razem stanął na tym esie. To wtedy... Dostrajamy tylko i wyłącznie pierwszym palcem. Tak jest. Super. Jeszcze raz. Tak? Pamiętaj, żeby dać dobry dźwięk, bo jak to... Tak? Będziesz próbował coś wystroić, to no nie jesteś w stanie tego wysłyszeć. Pełny, brzmiący, bogaty, soczysty dźwięk. Super, super. Jasne? Jak tej prymy poszukiwać? Umówmy się, ona jest wredna. To nie jest takie do końca naprawdę komfortowe i jest naznaczona takim lekkim ryzykiem, że niby wiesz, gdzie ona jest, ale do samego końca nigdy nie można być pewnym. Jednak to prawdopodobieństwo myślę, że spokojnie możesz tutaj zwiększać właśnie taką świadomością tego, co jest. Dobra?
To była jedna rzecz. Teraz druga rzecz, co chciałam troszeczkę z tobą popracować. Wiesz, to jest większa tutaj elastyczność w przegubie i w palcach, w szczególności w tym miejscu. Teraz zwróć uwagę, moja ręka działa trochę jak taka elipsa, nie wiem jak to tak nazwać, że jak tu jest dół, to tu jest wysoko i to później w ten sposób trochę działa. Ja tego nie robię świadomie, znaczy nie, inaczej, nie robię tego celowo. Oczywiście to jest bardzo świadomy ruch, ale nie robię tego celowo, tylko jakby puszczam wolno tutaj w taki bardzo swobodny sposób. Alternatywa, której ty używasz, jest... Tylko teraz zobacz, że wraz jakby z całym ruchem pracuje mi całe ciało, no bo tutaj tu się usztywnia. Spróbujemy to troszeczkę, wiesz co, wolniej. I chciałabym, żebyś troszeczkę właśnie poobserwował, jak tutaj puścić wszystkie te pospinane ścięgna i mięśnie. Tak, możemy w ogóle sobie też na... Nawet na pustej strunie, wiesz? Możemy sobie na D i na A na przykład też pograć. Troszeczkę podkręcać tempo. A jesteś w stanie teraz wrócić do tej starej wersji, jak grałeś? Czujesz różnicę? Jakby ile bardziej musisz się w sumie napracować, nie? No pograjmy jeszcze to. Już można na G i na D też sobie trochę pograć. Super. Pamiętaj, że ten ruch, on nie musi być jakoś super duży, nie? To może być takie mikro. Bo tak naprawdę, zobacz, to wynika z dwudźwięku. I później, co się dzieje, ja puszczam jakby jedną strunę, zostawiając drugą jakby w spokoju, prawda? Spróbuj sobie też z takim dwudźwiękiem. Super. No, jak uda ci się troszeczkę zapanować, wiesz, nad tym ruchem, bo dużo jest takich fragmentów w tej drugiej części, z dużą korzyścią, wiesz, dla jakości brzmienia, dla też w ogóle dla takiego samopoczucia ręki, nie? No, przyjemniej się chyba tak gra. Tak. No, no, niż jak to jest takie wszystko usztywnione. Dobrze. Wiesz, tutaj nie jestem pewna. Wydaje mi się, że tutaj powinno być również G. Właśnie pani też co mówiła. Wiesz, co to jest za wydanie? Nie mam pojęcia. A skąd je masz? Pani mi wydrukowała. Pani ci wydrukowała, tak. Okej. Okay. Wiesz co, chyba proponowałabym przekopać może trochę internet, może do jakiejś biblioteki się udać. Takie miejsca jeszcze istnieją na świecie, choć my już w sumie większość rzeczy w internecie możemy znaleźć, nie? Ale na 90% dałabym tutaj G niż ten S, nie? Dobra.
I trzecia rzecz, którą chciałam, żebyśmy sobie troszeczkę porozmawiali, to trochę o frazowanie w czwartej części. Wiesz, ten początek jest taki dość płaski i w charakterze, bym powiedziała, bardzo taki militarny, taki... Taki bum, 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 jakby tutaj... Po prostu maszerowało nam wojsko, nie? Do zaproponowania miałabym wersję taką troszkę lżejszą. Czyli z taką artykulacją, która ma troszeczkę powietrza pod smyczkiem. Dzięki temu zrobi się po prostu lżej. To jedna rzecz. A druga rzecz to wiesz, takie frazowanie, ja to nazywam takie frazowanie odchodzące. Czyli zaczynamy jakby z dość wysokiego pułapu. Pam, 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 pam. I to troszeczkę nam gaśnie. Wraz z linią melodyczną, prawda? Linia melodyczna schodzi w dół. Mhm. Skądinąd ja uważam, że jest to też takie najbardziej, w szczególności w muzyce barokowej, najbardziej takie naturalne frazowanie. Czyli jeżeli nam melodia idzie w górę, to rozwijamy daną frazę. Możemy dołożyć do niej crescendo, możemy dać jej też jakiegoś takiego lekkiego napędu, tak? W otwieraniu, w budowaniu. Natomiast melodia w dół nam tą frazę będzie albo właśnie delikatnie wyciszała, może delikatnie uspokajała, ale wierzę w to, że to takie... To jest dość naturalne i na pewno się na tym nie można, mówiąc kolokwialnie, przejechać, tak? Że to zawsze zda egzamin. Próbuj. Tak, możesz sobie troszkę więcej zacznij. Tak, to jesteś troszkę... Tak, różnica między nami polega na tym, że też ty jesteś zdecydowanie zakotwiczony w środkowej części smyczka. Ja jestem bliżej żabki. Ta artykulacja też będzie wymuszała na tobie pracę tutaj palców. W przeciwnym razie, jeżeli tutaj się usztywni, słyszysz, że jest zupełnie inna jakość dźwięku, prawda? Jest. Mhm. Tak, a tutaj nie musisz. To nawet bardzo dziwnie wygląda, prawda? Mhm, mhm. Mhm, tak. Coś nowego, nie? Dla ciebie. Mhm. Nie grałeś tak wcześniej. Dobra, to też potrzebujesz czasu. Nie będziemy teraz tutaj wykorzystywać tego naszego spotkania, żeby nad tym pracować, ale rozumiesz jakby o co chodzi? Mam wrażenie, że to też poszerzy po prostu twój arsenał umiejętności, środków i czy koniec końców będziesz chciał to wykorzystywać, czy nie, zdecydujesz po czasie, ale warto po prostu coś takiego umieć. Nigdy nie wiadomo, kiedy będziesz mógł z tego skorzystać. Dobra, patrzę na zegarek, mamy czas, twoja kolej. Trzy kwestie do omówienia.
To na przykład mam pytanie o to. Mhm. Tak? Jak to zagrać tak? Tak, tu mamy zasadniczo znowu dwa jakby, dwie takie podstawowe wersje. Jedna wersja, która będzie na strunie. No i druga. Z tym takim lekko unoszonym smyczkiem. Czyli to jest dokładnie to samo, co przed chwileczką robiliśmy, ale spróbujmy tą wersję na strunie. Czyli wtedy jakby ułóż sobie smyczek w środkowej części. I przychodzi taki moment, gdzie smyczek się zatrzymuje. Wtedy... Przekładasz go jakby po strunie, prawda? Bo jest... Mamy możliwość jakby przykładania smyczka na strunie, między strunami. Coś, co nie generuje w ogóle żadnego dźwięku, prawda? Jest tylko... No powiedzmy tam słychać, jak się... Jak smyczek przechodzi przez kolejne struny, tak? Ale to jest zupełnie inne uczucie niż... Powiedzmy, że jest to prawie że bezgłośne, nie? Super. Więc koniec końców, ja uważam, że obydwie wersje są bardzo dobre. One są bardzo różne. Mają też różną ekspresję i różną energię. Ale na co się zdecydujesz? Kwestia smaku i gustu, nie? No i też podjęcia decyzji, w której po prostu się bardziej komfortowo czujesz. Czy to wyjaśniło mniej więcej tą kwestię? Dobra, następne. Teraz możemy, bo to są dwa takie miejsca, gdzie trzeba cały smyczek, jakby pani mi tak mówiła. Tak. Rozplanować na dwie właśnie, tak. Dwa takie łuki, że... Dobrze. To tutaj też mamy w sumie dwie możliwości. Takie znowu też podstawowe. Pierwsza możliwość, że rzeczywiście zaczynamy tutaj w górnej połowie. Czyli na pierwsze legato mniej więcej zużywamy pół smyczka, na drugie legato drugie pół smyczka. Bądź opcja numer dwa. Jeszcze raz sobie zobaczę, od którego to się zaczyna. Od S, tak. Że się wtedy nie przejmujemy podziałem smyczka na dwie, tylko ta pierwsza nuta jest bardzo taka lekka. Zakładając, że masz dobre czucie w ręku i tą nutę, czy jesteś w stanie pociągnąć szybko smyczek, bardzo lekko po strunie, też jest to do zrobienia. Tak, to jest ta opcja, że rzeczywiście jakby wykorzystujesz cały smyczek. A teraz spróbujmy sobie go podzielić na pół. Osobiście tamta mi się bardziej podobała, jakby dźwiękowo. Może ona jest mniej komfortowa w grze, ale jakoś tego dźwięku było więcej... Ta z całym smyczkiem. Ta z całym smyczkiem. No też chyba tak mi się wydaje. Też chyba, wiesz, kluczem do tego jest rzeczywiście pociągnięcie tej nuty... Niesamowicie delikatnie. Więc jak to udałoby ci się wyćwiczyć, takie to opanowanie ciała, to myślę, że spokojnie możesz skorzystać jakby z tej opcji dwa razy. No może też nie bądźmy jakimiś takimi ekstremistami, nie? Że nie musisz też całym smyczkiem grać. Jak wykorzystasz go w jakieś tam 2/3 długości, to też w zupełności wystarczy. Dobra. I jeszcze jedna rzecz. I z frazowaniem w tej trzeciej części. Jak to ułożyć, jakby pani ułożyła frazę? Tak, tu mamy też w sumie dwie możliwości. Możemy się z jednej strony utrzymać bardzo mocno melodii, z drugiej strony możemy zawierzyć też trochę harmonii, tak? Mamy
początek w c-moll. I G-dur. Czujesz jakby te dwie harmonie? Mhm. I teraz zakładając, że całą część mamy utrzymaną w tonacji c-moll, to trochę teraz już wchodzimy właśnie na grunt harmonii. G-dur, jaką będzie pełniło funkcję w tonacji c-moll? No, dominanta. Dominante. Mhm. Więc dominanta jest jakby mocniejszą, słabszą. Mocniejszą. No, taką funkcją, do której dążymy, prawda? Mhm. Jeszcze przez subdominantę, w kadencji przynajmniej, do dominanty i później ona nam się rozwiązuje z powrotem na tonikę. Tak przynajmniej mnie w szkole uczyli. Ale mam nadzieję, że w tej szkole podobnie, tak, podobne tak. Zasady i sił harmonii obowiązują. Więc analizując sobie pierwsze cztery takty, ewidentnie mamy tonikę, dominantę, dominantę, tonikę. Zgadza się? Czyli... Tak się nam ułożyło. Więc możesz, idąc tym tropem, jakby pierwszy tak pociągnąć do drugiego. I teraz zostać w dominancie. I rozwiązać na tonikę. Nie? Mhm. Jakby jest taka opcja. Możemy też spróbować jeszcze troszeczkę inaczej, jakby harmonię sprowadzić na drugi plan, jakby skoncentrować się bardziej na melodii. Wtedy ja bym zagrała zdecydowanie taki mocniejszy, bardziej wyrazisty początek. I sobie drugi takt odpuściła, czyli dała mocny pierwszy takt. I znowu jeden. Wtedy robią nam się jakby takie dwa dwutaktowe schematy. Wiesz, nie ma chyba takiego jakby jednego, jedynego słusznego rozwiązania, natomiast z pewnością brak rozwiązania, czy brak pomysłu jest złym pomysłem, mhm. Tak? Czy widzisz jeszcze jakąś inną alternatywę? Tak na szybko. Coś jeszcze może przychodzić do głowy a propos tego frazowania? Znaczy na ten fragment to chyba nie. Tak. Mhm. Teraz tutaj zobacz, tu mamy malusieńką podpowiedź. Mamy klasyczne echo. Będzie... Tutaj jakby no nie ma w ogóle wątpliwości, nie? Kończymy na G, czyli na totalnej dominancie. Ma sens? Tak, tak. Masz w ogóle w szkole harmonię? Jeszcze nie masz? Jeszcze. Ale jakby te takie podstawy typu tak, tonika, rozumiem. Subdominanta, dominanta, kadencje, no to powinieneś, myślę, jakby kojarzyć, nie? Mhm. I znać. Trzymaj się, wiesz, takich prostych rozwiązań i w szczególności w muzyce solowej i też w muzyce barokowej, której istotą właśnie no jest ta podstawa harmoniczna. Tak? Nam jest trudno, ja to nazywam jednoślad, na tym jednośladzie, tak? Bez akompaniamentu czy bez basso continuo czuć te harmonie, ale te harmonie mogą cię w bardzo prosty sposób naprowadzić właśnie na to frazowanie. Mhm. Będziesz wiedział? Tak. Świetnie. W takim razie bardzo ci dziękuję, trzymam kciuki i do zobaczenia, miejmy nadzieję, następnym razem. Ja również dziękuję. Bardzo proszę, do widzenia.